Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś opowiem wam o randce, mojej randce na Bali, która była okropna. I ciekawa jestem, czy kiedyś trafiliście na podobny typ osoby, o której ja dziś będę opisywać, a być może właśnie uważacie, że ta osoba miała pecha, dlatego że trafiła na randkę ze mną. Słuchajcie, ja nie będę podawać żadnych szczegółów, tę osobę widziałam raz w życiu, więc na pewno nie będzie miała mi za złe, że o niej opowiadam, tym bardziej, że nawet nie zna języka polskiego. Ja sama od czasu do czasu lubię oglądać takie story time właśnie randkowe, dlatego że często te miłosne randkowe historie są po prostu zabawne, więc nie przedłużając, zapraszam was do mojego koszmaru randkowego z Bali. No może nie było aż tak może koszmarnie, ale myślę, że i tak będzie ciekawie, także zapraszam. Słuchajcie, nie wyszło mi trochę z tymi vlogmasami, co? Miałam nagrywać... Ja od razu nie zakładałam, że będę nagrywać codziennie, dlatego że w grudniu chciałam sobie zrobić taką może rutynę, że raz na dwa dni będę wrzucać odcinki. No, ale tak się zdarzyło, że trochę się rozchorowałam. W sobotę się załatwiłam troszeczkę. Niestety wiem od czego. Prawdopodobnie jest to kwestia klimatyzacji, bo miałam już takie objawy, czyli po prostu zawalone, takie suche strasznie gardło. No i do tego jeszcze w niedzielę miałam lekki stan podgorączkowy. Teraz już nie mam stanu podgorączkowego, jest lekki ból głowy. No w każdym razie dzisiejszy content będzie trochę inny. Miałam w ogóle w planach dzisiaj nie nagrywać, ale tak mnie nosiło. Strasznie mnie dzisiaj nosiło i tak odpoczywałam, dużo spałam dzisiaj w ciągu dnia i tak sobie pomyślałam, przyzwyczaiłam się do tego, że nagrywam dla was częściej. Chciałam nagrywać co drugi dzień, bo myślałam sobie, że może jesteście zmęczeni trochę tym, że tak często wrzucam filmy, może lepiej będzie, jak będę wrzucać co drugi dzień, ale ja sama nie wytrzymałam, no. I tak sobie właśnie dzisiaj przypomniałam, bo dużo rzeczy złożyło się na to, że przypomniałam sobie o mojej nieudanej randce na Bali. Co się na to złożyło, to może wam opowiem, bo ciekawostka, zarzucę takim newsem z mojego życia, ale nieoficjalnym jeszcze powiedzmy. Już pewnie się domyślacie, o co chodzi. No ale słuchajcie, jakieś 2 miesiące temu zmaczowałam się. Ja w ogóle teraz bardzo rzadko używam Tindera, dlatego że byłam na tak wielu nieudanych randkach i najśmieszniejsze jest to, że wszystkie moje koleżanki, które też nie mają partnerów i które czasami umawiają się na randki z Tindera albo z Bumble, bo to są najpopularniejsze aplikacje tutaj na Bali, mają bardzo podobne doświadczenia do mojego. No i po prostu jak czasami dzielimy się historiami, to jest normalnie ten sam schemat, powiedzmy. Więc wiadomo, że zawsze leży wina troszeczkę po obu stronach, powiedzmy, ale myślałam, że Boże, to może we mnie jest wszystko nie tak, albo nie wiem, jestem zbyt wymagająca, albo nie wiem, jakiś problem leży po mojej stronie. Pewnie jakiś taki malutki problem tam leży po mojej stronie. Ale się okazało, że właśnie moje koleżanki mają podobne doświadczenia. Natomiast koleś, z którym, no i właśnie, i przez to rzadko używam tych aplikacji, bo po prostu tyle, wiecie, to jest dla mnie taka strata czasu, teraz ostatnio już to chodzenie na randki, że po prostu często się nudziłam. No i poszłam 2 miesiące temu, znaczy 2 miesiące temu zmaczowałam się z jednym chłopakiem, który wyglądał na bardzo przystojnego. Nie chciał mi zdradzić skąd jest, ale spytałam się go, bo rzucił jakimś żartem, który był bardzo nieśmieszny, więc spytałam się go, czy jest z Niemiec. No i jakoś tak chyba po jednym dniu pisania, bo ja nie lubię długo pisać, jak już jestem na tych aplikacjach randkowych, to takie pisanie w nieskończoność i wiecie, jakby o super, nadajemy na tych samych falach, jak wysyłamy wiadomości, a potem się spotykamy i na mnie klika. To jest taka strata czasu, że ja wolę się jakoś od razu spotkać, więc nie pamiętam teraz już dokładnie, albo dzień, albo 2 dni później się spotkaliśmy. No i widzę faceta, bardzo przystojny, wysoki, bo ja mam 1,80 m. Mam takie podejrzenie, że mam 1,81 m nawet i być może moje agencje zaniżały. Czasami nawet na kompozytkach miałam jeszcze niższy wzrost wpisany. No ale załóżmy, że oficjalnie mam 1,80 m. No to on miał taki 1,90 m coś. Bardzo przystojny chłopak. No i umówiliśmy się w takiej ładnej restauracji, która nazywa się Yema Kitchen, na Bali oczywiście. Przepiękne takie romantyczne miejsce. Pierwsze 5 minut rozmowy przebiegło całkiem spoko. Rozmowa nawet się kleiła do momentu, aż chłopak stwierdził, że już dosyć z tą kurtuazją, żeby się spytać, co u mnie słychać, i przeszedł do przedstawienia tego, kim on jest. A więc dowiedziałam się wszystkiego, ale to wszystkiego na temat jego rodzeństwa, dowiedziałam się wszystkiego na temat jego rodziny, dowiedziałam się nawet, ile
rocznie zarabiał kilka lat temu. Po prostu znałam wszystkie szczegóły. W szczegółach, co do po prostu najmniejszych detali, opowiedział mi, na czym polega firma, którą prowadził razem ze swoją rodziną. Już w ogóle najlepsze jest to, że nawet tego nie pamiętam, bo postarałam się wyprzeć to z pamięci. A potem zaczęłam słuchać na temat konfliktu, który wybuchł między nim, jego bratem i jego ojcem. I teraz wyobraźcie sobie, że znam chłopaka 5 minut, nie zdążyłam nawet zamówić jedzenia. I słyszę o rodzinnych dramatach i o tym, że ojciec chce go wydziedziczyć, więc ja sobie myślę, Jezu, co ja mam w ogóle na to odpowiedzieć? Ja nie wiem, czy macie podobnie, ale ja w takich sytuacjach to się strasznie źle odnajduję. To jest tak, że nie znam rodziców, nie znam tego chłopaka, co ja mam powiedzieć, więc jedyne co mówiłam to, ale mi przykro, ojej, przykro mi, no nie powinno tak być, no strasznie mi przykro, ale po tym jak opowiedziałam tak chyba z 5 razy, to zastanawiam się, jak tu zmienić jakoś temat, więc myślę sobie, jak to jakoś tam wyminąć, zmienić na coś, więc tak o coś tam zahaczyliśmy i on mi tak coś wspomniał, że no i nasza firma teraz zaczęła plajtować i w ogóle muszę się zastanowić nad jakimś nowym biznesem, straciłem tam kilkaset tysięcy euro i chciałem pojechać gdzieś tam na wakacje, więc myślę sobie wakacje, 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 wakacje i tak mu mówię, o no właśnie, a to a propos wakacji, w ogóle przykro mi co się stało, ale tu przyjechałeś na Bali na wakacje, czy wiecie, próbowałam jakkolwiek zmienić temat. A co on mi odpowiada? Nie, przyjechałem tutaj na Bali 2 lata temu, kiedy moja firma splajtowała, bo mój brat chciał mnie oszukać, a mój ojciec do tej pory grozi mi cały czas, że mnie wydziedziczę. Myślę sobie, Jezu, tak próbowałam ładnie z tego wyjść, więc robię kolejne podejście. Znowu coś tam mi opowiedział, już teraz nie pamiętam, ale chyba opowiedział, że jego brat poleciał gdzieś tam na wakacje, już teraz nawet nie pamiętam. I jak był na tych wakacjach, no to zaczął do niego wydzwaniać, więc pytam się, o, a ty byłeś kiedyś tam na wakacjach? Podobało ci się, bo ja nigdy nie byłam. Nie wiem, czy to nie była Chorwacja. No więc próbuję, wiecie, ze wszystkich sił jakoś się z tego wybronić i nie wychodzi mi. I on za każdym razem wraca do tego samego tematu. W końcu udało mi się temat troszeczkę zmienić, ale to w końcu. Więc zmieniłam temat na podróżowanie. No więc zaczynamy rozmawiać o podróżowaniu i szybko dowiaduję się, że on bardzo lubi przebywać we Francji, dlatego że Francuzki lubią melancholijnych mężczyzn. I myślę sobie, oho, mamy na pokładzie artystę. Ja się oczywiście śmieję, ale tak mi się zawsze kojarzy z tą taką artystyczną duszą, kiedy ktoś jest taki uciśniony, tak mi się to kojarzy z Werterem. Nie wiem, czy czytaliście Cierpienia młodego Wertera, ale to jest tak cierpieć, żeby cierpieć. Dla samego cierpienia, bo lubimy cierpienie. No więc myślę sobie, oho, no to się zaraz zacznie. No i koleś mi mówi, no i właśnie w tej Francji to tak kobiety lubią tych takich smutnych mężczyzn, takich, którzy siedzą w ciszy, takich, którzy zasmucą się. I wiecie, jeżeli trochę mnie znacie, to ja nie mam nic przeciwko zasmuceniu się, uważam, że to są naturalne emocje, ale koleś generalnie tłumaczył mi o tym, jak to on lubi być w takim stanie zamartwiania się, on lubi być w takim stanie, wiecie, gdzie jest taki super, fajnie mi się trafiło, bardzo fajnie. No i on mi mówi, że no taka rzecz, co mnie bardzo denerwuje na Bali, to jest jak wszyscy mówią good vibes only. No i ja ogólnie lubię good vibes only, ale też wiadomo, że bez przesady, ale myślę sobie, no dobra. Nie będę tutaj sprawiała, żeby chłopak się jakoś dziwnie czuł, więc mu mówię, że na wszystko jest czas i pora moim zdaniem. I mu mówię, że wiadomo, że ja też się czasami zasmucę, że mam gorszy dzień. Przecież też nagrywałam kilka razy jakieś odcinki na YouTube, jak się słabiej czułam. No to normalne uczucia, prawda? I tak mu mówię, ale generalnie to ja lubię good vibes only. W sensie, że ja lubię się otaczać pozytywnymi ludźmi, którzy mnie naładują energetycznie. No i tam jakiś spadek od czasu do czasu energii jest. I też nawet u tych moich wiecznie szczęśliwych znajomych. Przecież moja przyjaciółka, taka typowa Amerykanka. W sensie ja ją uwielbiam, więc to nie jest żadną złą rzeczą bycie określonym jako typowa Amerykanka, tylko Alexa jest zawsze taka zadowolona, wiecie, próbuje wyciągnąć jakieś takie pozytywne rzeczy, ale ona też ma takie momenty, wiecie, że zadzwoni mi do słuchawki i muszę przyjechać ją pocieszyć, jak się spytam co się stało, to ona mówi, że nic, że ma po prostu meltdown, no zdarza się, każdy tak ma, więc mu tam mówię, że wiesz, good vibes only, to też może oznaczać po prostu, żeby otaczać się taką pozytywną energią i tak dalej, on mówi, że
on bardziej ceni sobie takie sophisticated, taką melancholię, taką sophisticated. Nie wiem, jak to teraz powiedzieć, sophisticated, ale na pewno, wiecie, taka wysublimowana, to chyba będzie dobre określenie, więc myślę sobie, fajnie mi się trafiło. Ale to jeszcze nic, bo za chwilę znowu wrócił temat rodzinnej firmy. Ja się zastanawiam, ja uważam, słuchajcie, że to jest dość egoistyczne podejście, żeby rzucać takimi bombami emocjonalnymi w nieznaną osobę. Bo to jest taka próba rozładowania swoich emocji, a w tym momencie w ogóle się nie zastanawia, co ja czuję, bo ja tak się zastanawiam, no co ja mogę powiedzieć? O, ale masz straszną rodzinę? Przecież ja ich nawet nie znam. No ale dobra. No i on dalej, nie pamiętam jak to się zaczęło, ale wróciliśmy jakoś na temat znowu Bali. Więc ja mówię, wiesz co, to może zmienię trochę temat na coś takiego bardziej pozytywnego, to powiedz mi, a jak lubisz spędzać czas na Bali? I on mi mówi, że w sumie to on nie wie. Więc pytam się, ale jak to nie wiesz? To mieszkasz tutaj 2 lata, w sensie, no nie musisz mieć żadnych jakichś rutyn ani niczego takiego, ale co sprawia ci przyjemność tutaj, jak jesteś na Bali? On mówi, no lubię wypić sobie lampkę wina dobrego od czasu do czasu u mnie w domu. Aha, myślę sobie, to fajny temat do pociągnięcia teraz mam. No więc pytam się, a uprawiasz jakieś sporty może? No i padł dobry temat, bardzo dobry temat zazwyczaj. Powiedział mi, że on lubi surfować, więc myślę sobie, Jezu, tak. To jest świetny temat, żeby rozwinąć to jakoś, dlatego że ja nigdy nie surfowałam. Poza tym, ale wiem mniej więcej, tak troszeczkę, więc mogę go podpytać, o! Ja nigdy nie surfowałam, więc gdzie pierwszy raz w życiu surfowałeś? I tak dalej, można się podpytać, bo tutaj też są różne warunki do surfowania na różnych plażach, więc ja się pytam, a na której plaży najczęściej surfujesz, a to, a tamto? No i on rzeczywiście powiedział chyba pierwszy raz coś tam bardziej pozytywnego, bo powiedział, że tak, no on surfować w miarę lubi, ale to też nie jest coś, co go aż tak bardzo porywa. Więc uciął temat i myślę sobie, kurde, z obcymi ludźmi tutaj na Bali, zazwyczaj jak zaczynamy temat surfingu, gdzie znowu, ja nigdy tego nie robiłam, ale jestem w stanie ten temat wykorzystać i obrócić tak, żeby mieć jakąś ciekawą rozmowę, a on tutaj uciął. Więc pytam się, no dobra, to jak spędzasz czas ze znajomymi? I teraz jest najlepsze, on powiedział, że nie ma znajomych. I zrobiło mi się przykro, naprawdę było mi go szkoda po prostu. Ale też tak pytam się, może nie powinnam była się pytać, ale tak, no, nie wiedziałam co bardzo powiedzieć, więc pytam się, o, ale to czeka, bo mieszkasz 2 lata, nie masz znajomych? On mówi, no nie, jakoś tutaj trudno jest z nowych znajomych poznać. I wiecie, surfowanie to jest bardzo taki sport na Bali, który sprawia, że poznajecie setki nowych ludzi. Tutaj po prostu to jest cała taka kultura normalnie, że ludzie bujają się ze sobą na plaży, że razem spędzają czas, że nie wiem, wypiją sobie razem piwo, albo jeżeli rano surfują, to wypiją sobie razem kawę i potem idą na surfing. To jest w ogóle taka mega duża kultura i w tym momencie już pomyślałam, że oj, że ja muszę kolejną lampkę wina, bo to będzie ciężka i trudna rozmowa. Powiedziałam mu tylko, że no wiem, że na początku tylko chciałam wam powiedzieć, że chłopak mieszka tutaj 2 lata, więc mega mi się go szkoda zrobiło, więc jak powiedziałam, że no mi na początku też było dość trudno znaleźć jakichś tam nowych znajomych, ale to mu powiedziałam, że poznałam właśnie moją przyjaciółkę, powiedziałam, że poznałam Aleksę, jak chciałam wyjść na spacer na plażę z moim psem i jakby myślałam, że on jakkolwiek podpyta się o mnie i że na przykład spyta się o, a jak wygląda twój pies, albo jak ma na imię, jakby, wiecie, to była randka, która trwała ponad 2 godziny. Ja przez 2 godziny słyszałam tylko o nim i było tylko ja lubię być smutny, moja rodzina chce mnie oszukać na firmie, straciłem wszystkie pieniądze, a jeszcze mi opowiadał, jak zaczyna swój biznes tutaj na Bali i że tutaj teraz będzie produkował sample i ja tak sobie myślę, o, to mamy wspólny punkt zahaczenia, no bo ja tutaj też produkuję ubrania, problemy miałam z różnymi krawcowymi i mu mówię właśnie o tym, na co on od razu wszystko jakby zatrzymał mnie i zaczął sam mówić, że no tutaj jest ciężko z tymi krawcowymi, rzeczywiście, ale tak sobie myślę, dobra, to będziemy mieli o czym pogadać. I mu mówię, że a wysłałeś coś już do Europy? Transportem mówi, nie, ale to będzie luzik. I ja temu chciałam opowiedzieć, że o stary, słuchaj, to przygotuj się, to będzie dość trudne, ale jakbyś chciał, to mogę podpowiedzieć, jakby to jest temat, w którym ja się mogę wypowiedzieć.
nie dał mi się totalnie wypowiedzieć. No więc wtedy zamówiłam chyba 3 lampki wina musiałam wypić, bo sobie pomyślałam już, wytężyłam chyba wszystkie szare komórki na to, żeby jakkolwiek podtrzymać rozmowę. Mieliście kiedyś tak, że za wszelką cenę staracie się podtrzymać rozmowę i robicie dobrą robotę, to znaczy rzucacie tematami, zagajacie jakoś w taki sposób, że druga osoba mogła się włączyć, a ta osoba po prostu wszystkie tematy ucina od razu, no to to była taka randka mniej więcej. A najlepsze jest to, że później jak wróciłam do domu, to on mi wysłał wiadomość, że chciałby mnie zabrać na kolejną randkę. I właśnie tak czasami się zastanawiam, że jak to jest, że jedna osoba czuje ten vibe, a druga osoba jest tak, że kompletnie nie, ale o Jezu, to była jedna z nudniejszych randek, na jakich byłam, słuchajcie. I mam nadzieję, że już mi się tak nie trafi, bo to, żeby mieć jakiś tam słabszy humor od czasu do czasu, to jest normalna sprawa. Też może tak się zdarzyć, że ktoś jest w takim gorszym humorze do dłuższego czasu, wiadomo. Każdy ma inną historię, różne rzeczy mogą się w życiu przydarzyć. Życzę tego, jeżeli jesteście w takim momencie, żebyście poradzili sobie ze swoimi problemami. Oczywiście, jeżeli trzeba, to z odpowiednim wsparciem, ale takie rzucanie we mnie tymi granatami, wiecie, że ja lubię być melancholijny, ja lubię, nie wiem, nie robić nic ciekawego. Ja tak zrozumiałam tę randkę, także to była po prostu totalna katorga. A tak mi się przypomniał ten temat troszeczkę, dlatego że teraz jak byłam chora, no to po tej randce, co Wam opowiedziałam, poszłam jeszcze na jedną. Mam nadzieję, że teraz nie przekręcę, ale wydaje mi się, że poszłam jeszcze na jedną i potem poszłam jeszcze na drugą, czyli poszłam na 2 randki. I z tej drugiej randki, słuchajcie, póki co, nie chcę zapeszać, ale póki co poznałam kogoś całkiem interesującego. Na razie to jest dopiero początek oczywiście, bo tak 3 tygodnie się spotykamy i wygląda to całkiem nieźle, dlatego że właśnie, no wiecie, teraz trochę taka byłam chora, więc dziś dostałam w takich posegregowanych pojemniczkach. Jak mi się kojarzy, moja babcia miała takie pojemniczki posegregowane na dni tygodnia. Dostałam wyliczone witaminy, dostałam odpowiednie witaminy, nawet się spytał właśnie, czy potrzebuję witamin, ja powiedziałam, wiesz co, mam taki ból głowy, że nawet nie jestem w stanie się skupić, to przywieź mi tylko jak możesz jakieś owoce. I on powiedział, dobra, ja Ci przywiozę też witaminy, więc sam wyselekcjonował tam magnez, jakąś witaminę C i jeszcze parę innych rzeczy, więc to było tak mega słodkie i dostałam taki wielki, no nie kosz, ale dostałam naprawdę duży zapas owoców i do tego jeszcze mi pociął te owoce, zblendował i to było tak miłe i dostałam takiego pozytywnego kopa, pozytywnej energii. Takie miłe zachowanie i zamiast się zamartwiać, to właśnie dobrze jest zobaczyć, że jest też ktoś, kto, no oczywiście nie chcę wyolbrzymiać, bo wiadomo, że nie wszyscy mają takie podejście, ale no fajnie jest odczuć to, że ktoś jest szczerze zainteresowany też mną, a nie tylko chce się wygadać o tym, jakiego życie jest beznadziejne i uważa to za udaną randkę, nie pytając się mnie nawet tak naprawdę o nic z mojego życia osobistego. No i teraz ten odcinek, chciałam powiedzieć, że nagrywam tak na szybko, ale on chyba będzie i tak normalnej długości. Natomiast muszę kończyć, dlatego że zaraz mój gość wraca tutaj do mnie, dlatego że ja już się lepiej czuję, tak jak Wam mówiłam, tak naprawdę to zostało mi tylko suche takie gardło i robimy sobie seans filmowy i życzę Wam miłego wieczoru i fajnie, że mogłam się trochę wygadać. Dajcie znać w ogóle, jak możecie, jakie Wy mieliście randki nieudane i opiszcie, jak możecie w skrócie. Jak będą jakieś ciekawe, to a co, może zrobimy z tego odcinek, co Wy na to, jakieś nieudane, najgorsze randki, czy to były jakieś nudne randki, czy koleś albo dziewczyna, z którą się umówiliście, zrobili coś tak żenującego, że do tej pory aż mrozi. Nie wiem, czy jeszcze mówi się mrozi. Może teraz Was zmroziło po tym, jak ja powiedziałam, że mrozi. Być może tak będzie. To było bardzo długie zakończenie. Wielkie dzięki za to, że ze mną byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye bye! My time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else.